Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Witajcie w 7 odcinku PZBook Wideo Typ Dnia. Dzisiaj bierzemy pod uwagę spotkanie numer 4 w rywalizacji Toronto Raptors i Milwaukee Bucks. Jest to rywalizacja zdecydowanie bardziej wyrównana niż ta, którą mieliśmy na zachodzie. Golden State Warriors bowiem są już w finale NBA. Na wschodzie za to bilans 1-2 i Toronto Raptors stoją przed szansą wyrównania stanu na 2-2 dzisiejszej nocy. Potrzebny jednak będzie do tego fantastyczny kolejny występ Kawhi Leonarda. Leonard jak na razie wydaje się być MVP tych playoffów, zawodnikiem zdecydowanie najlepszym jak na razie we wszystkich drużynach, a zdecydowanie najrówniejszym. To on poprowadził drużynę do zwycięstwa w meczu numer 3, zdobywając 9 punktów w drugiej dogrywce i trafiając decydujące rzuty. To on też w poprzednich spotkaniach był tym, który grał najrówniej. W związku z tym, jeżeli Leonard będzie grał bardzo dobrze, to wtedy szanse Raptor zdecydowanie rosną. Jak dotąd w tych playoffach Leonard aż 8-krotnie w 15 spotkaniach rzucał powyżej 31 punktów. Dlaczego jest to takie ważne? Z tego względu, że PZBook przygotował na dzisiejsze spotkanie linię dla Kawhiego Leonarda, jeśli chodzi o jego zdobycze punktowe, na poziomie 31,5. Tak jak powiedziałem, aż 8 razy w tegorocznych playoffach Kawhi rzucał powyżej tej linii i 6 z tych 8 spotkań drużyna wygrała. W pozostałych spotkaniach, gdy rzucał 31 lub mniej, wygrali zaledwie 3-krotnie. Leonard jak na razie w meczach przeciwko Milwaukee Bucks, jeżeli rzucał powyżej tej linii, to wygrywali. To było w meczu numer 3. Mecze numer 1 i 2 skończył z dorobkiem 31 punktów. Kluczem zatem wydaje się być jego fantastyczna gra po atakowanej stronie parkietu. Leonard zatem powinien dostać zdecydowanie więcej rzutów i to na nim będzie spoczywać obowiązek zdobywania kolejnych punktów dla swojej drużyny. Jeśli tak się stanie, to pewnie trochę stracą na swojej grze Pascal Siakam, Marc Gasol czy Kyle Lowry. Ale o nich dzisiaj nie mówimy. 31,5 punktu to linia dla Kawhiego Leonarda na to spotkanie. Ja obstawiam, że Leonard przebije tą linię i rzuci tych punktów więcej, a co za tym idzie, szanse Toronto Raptors na zwycięstwo zdecydowanie wzrosną. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!